Siema wszystkim, ja jestem Smajslow i dzisiaj przyszedłem do pana Akinatora, który spróbuje zgadnąć, kim jestem. Zobaczymy, czy pokaże moją prawdziwą, realną twarz. Ja klikam teraz zagraj, a ty możesz kliknąć w tym momencie łapeczkę w górę. Wbijmy tutaj 5000 łapek, kto mnie słyszy, to klikajcie za 3, 2, 1, klikam zagraj i lecimy. Boom, czy będzie moja twarz, czy będzie moje zdjęcie? Odpowiedzmy mu szczerze na pytania. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Oczywiście, że tak. Abym zapomniał, pamiętajcie też o subskrypcji na tym kanale. Lecimy po 200 tysięcy, a mało brakuje, no, jednego subika. Jakby ktoś mógł kliknąć z dzwoneczkiem, to bym się ucieszył. Odpowiadamy na kolejne pytanie. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Co? Nie, na pewno. Trzecie, czy twoja postać jest youtuberem? O, już jest blisko. Przecież przed trzecim pytaniu tak szybko? Klikamy tak. Czwarte, czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Co? Czwarte pytanie już jest związane ze mną. Ale jak? Wcześniej nie grałem w Akinatora. Co jest? No oczywiście, tak, nagrywam filmiki. Czy twoja postać ma waifu? Waifu? Co? Jakie waifu? Nie wiem, o co mu chodzi. Klikamy nie wiem. Dobra, ładuję. Szóste, czy twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Nie, nie jest związana moja postać. Czy twoja postać uprawia zawodowo sport? No, zawodowo nie, a amatorsko. Czy twoja postać ma francusko-polskie korzenie? Nie, to już się oddalił. Czy twoja postać jest zwiadowcą? Nie, oddala się. Czy twoja postać nosi okulary? Nie, nie noszę okularów. Czy twoja postać gra w Roblox? Kiedyś, teraz nie. 12. Czy twoja postać jest związana z kryształami? Ale jakimi? No nie, on się wkurza, spójrzcie mi minę po lewej, jaką ma. Czy twoja postać ma ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTube? Jeśli chodzi o 3 kanały, to tak, ale pewnie domyślam się, że to jest jeden, więc razem tak, a osobno nie. Co kliknąć? 3 kanałów to będzie ponad 1 000 000, ale z osobna to nie. Dobra, czy twoja postać ma ciemne włosy? Tak. 15. Czy twoja postać ma tylko jedną rękę? Jeśli chodzi o Minecrafta, to tak. Jeśli chodzi o życie realne, rzeczywiste, to nie. I teraz nie wiadomo, czy mu chodzi o grę, czy mu chodzi o rzeczywistość. Dobra, no nie, dobra, kliknijmy. Czy twoja postać używa łuku i strzał? To on pyta teraz o Minecrafta, czy o życie? Nie. Klikamy dalej. Czy twoja postać jest związana z perłami? Nie. Czy twoja postać jest geniuszem walki? Nie. Czy twoja postać jest szczupła? No tak trochę. Dobra, klikam tak. Czy twoja postać mówi płynnie po rosyjsku? Nie. Priwieć, siubaj dobra, kanał się mala, czy twoja postać pisze teksty piosenek? Nie. Hola, chłopie, byłeś tak blisko i się nagle oddaliłeś, dlaczego? Czy twoja postać jest sprzedawcą? Nie. Ligamy dalej, to oddala się. Czy twoja postać ma prawo jazdy? Tak. Kto zgadnie, ile mam lat już prawo jazdy, ten wygrywa w komentarzach. Piszcie, ile mogę mieć lat już prawo jazdy. Ciekawostka o mnie? Ani razu w życiu nie dostałem żadnego mandatu. Jedyne co miałem raz w życiu, to zwykła kontrola, nic poza tym. Czy twoja postać mieszka z kobietą? Nie. Chociaż to zależy. Z jaką? Czy twoja postać ma znanego brata? Nie. Czy będzie to... Co? Tomasz Gaming? Nie, to nie ja. To się nie zgadza, więc klikamy nie. Kontynuować? Tak, lecimy, nie podaje się. Ginie, czy twoja postać ma siostrę? Nie, mam brata. Przy okazji widzowie, dużo się o mnie dowiecie. To jest jakby Q&A przy Akinatorze. Lul, czy twoja postać buduje łódki? Nie buduje żadnych. Czy twoja postać choruje, chorowa? Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Nie. Czy... No, szybciej ładuj się. O, chłop się zamulił. Ma problem, już powoli. Czy twoja postać należy do Terefere? Jakie Terefere? Tririri, friririri, ja ponimają, ja nie rozumiem ciebie, nie, Terefere. Czy twoja postać jest związana z Young Stars Team? Jaki Young Stars? Nie wiem co to jest. Czy twoja postać kiedykolwiek napisała piosenkę? Próbowałem, ale nie. Czy twoja postać pochodzi z gry Mittelragi Pitri... No, nie czytam tego, nie. Czy twoja postać pochodzi z serialu... Nie. Czy twoja postać mieszka z rodzicami? Poniekąd tak, poniekąd nie. Dobra, tak. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Tak. Czy twoja postać należy do grupy składającej się tylko z dziewczyn? Nie. Czy twoja postać jest z bokserem? Nie. Czy twoja postać ma sklep internetowy? Chciałem, ale nie mam jeszcze. Może później? Nie. Czy twoja postać jest dorosła?
No jakby to ocenić trochę tak. Czy twoja postać nagrywa na YouTube ze swoją mamą? Nie, ale blisko, ja nagrywam, moja mama nie. Czy twoja postać gra na serwerze hardcore? Nie. Czy twoja postać jest znana z Facebooka? No mam niby te 30 tysięcy obserwujących na profilu, ale nie. I czy twoja postać ma młodszego brata? Tak. O rok ponad. Czy twoja postać uważa się za złą? Myślę, że nie. Nie jestem aż chyba taki zły. Czy twoja postać jest jaszczurką? Nie. Czy twoja postać urodziła się w Rumunii? Nie, nie urodziłem. Czy twoja postać jest związana z wytwórnią Lampfox? Jakie Lampfox Track City? No nie wiem co to... Klikamy nie. Czy twoja postać chodzi do liceum? Nie, skończyłem szkołę. Czy twoja postać nagrywa filmy związane z rolnictwem? Nie. Czemu ja klikam cały czas nie? Karol Jacobs? Kto to... Karl, Karli, aha, ja myślałem, że Karol, nie, nie zgadłeś się, kontynuujemy, no zobaczmy, czy mnie będzie znał. Czy twoja postać kiedykolwiek stworzyła serię Let's Play? Nie. Czy twoja postać jest streamerem? Poniekąd tak, poniekąd nie, raz streamuje, raz nie, tak rzadko. No dobra, kliknijmy tak. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? No dajmy. Czy twoja postać mieszka w bloku? Nie, mieszkam w domu. Czy twoja postać jest od dłuższego czasu związana ze światem muzyki? Nie. Kiedy on mnie zgadnie, jestem ciekawy, czy on pokaże moją twarz. Czy twoja postać montuje filmy? Tak. Czy twoja postać ma znanego brata? Nie, no pytałeś się już, chłopiek, gościu malinowy. Czy twoja postać występuje w kryminale? Nie. Czy twoja postać ma związek z Botswana? Nie. Czy twoja postać ma zmieszkał z... Nie. O, nie, to tak, tak. Czy twoja postać często chodzi na siłownię? Tak, zacząłem, chodzę, regularnie. Zgadza się. Znowu się zawiesił. On już minę tak ma... zaraz cię zgadnę, chyba. Czy twoja postać została wskrzeszona z martwych? Nie wiem o co chodzi, chyba nie. Czy twoja postać miała w przyszłości długie włosy? Nie. Czy brata bliźniaka? Nie. Czy czarne włosy? Tak. Czy spotkała obcych? Tak, spotkałem obcych w Minecrafcie. No, uwaga, tu już chyba jesteśmy blisko. 66 panel. Czy twoja postać gra na Ferajnie 4? Jakiej Ferajnie? Już się zgubił, no nie. Czy twoja postać ma włączoną monetyzację na YouTube? Tak, mam. Zarabiam pieniążki, jakbym nie miał. Czy twoja postać używa Discord? Tak, tak. Czy twoja postać jest nastolatkiem? Nie, niestety. Czy twoja postać nagrywa filmiki z Minecraft PvP? Nie, nie wiem, PvP chyba nie. Czy twoja postać gra w Minecraft? Tak. Czy twoja postać... Nie. Czy... Nie. Czy ma bliźniaki? Nie. Udzieliła wywiadów w telewizji? Nie. Ma kilka kanałów na YouTube? Tak. Czy postać lubi uprawiać... Aha, tego nie. Tu coś jest brzydkiego napisane? Czy twoją postać aresztowano? Nie. Co? 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 Zgadł! Tak! On wie, kim jestem! Myślę o Smajslu, youtuber! LOL! Wow, to jest moja prawdziwa reakcja! W szoku jestem! Ale nie ma mojego zdjęcia! Nie pokazał moją prawdziwą twarz! Ale on wie, kim jestem! Szok! Dziwne pytania były. Bardzo dziwne, ale zgadł! Niesamowite! Kliknijmy tak, zobaczmy co, jaką on będzie miał teraz reakcję. Czy pokaże moje zdjęcie? No niestety nie. Świetnie! Zgadłem poprawnie kolejny raz. Smajsl YouTuber. Postać była już w grze 374 razy. Ostatnio odgadywany 14 marzec. O 13 ktoś mnie odgadł na Akinatorze. Słuchajcie, wpadłem teraz na genialny plan. Zagramy jeszcze raz ponownie. Niech on mnie znowu zgadnie. Bynajmniej spróbujemy. I wtedy zobaczycie, co zrobię z Akinatorem i co mu prześlę. Oglądajcie jeszcze dalej. Szybko odpowiem na pytania. Więcej się o mnie dowiecie, także oglądajcie. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Nie. Ej, a co ja tam te kliknąłem, bo nie patrzałem? Lol, pierwsze pytanie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest graczem? Tak. Lecimy, tak szybko wypełniamy. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecraftie? Tak. Bo ja niechcąco wtedy wyszedłem z tego, a coś chcę zrobić. Czy twoja postać jest związana z kolorem zielonym? Nie. Odpowiadamy na szybkę. Czy twoja postać jest związana z Harry Potterem? Nie. Szybko odpowiadamy. Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy twoja postać jest obcokrawcem? Nie. Czy gra w Roblox? Nie. Czy jest niebieska? Nie. Czy no ładuj się szybciej. Czy twoja postać ma milion subskrypcji na YouTube? Nie. Czy twoja postać gra w Fortnite? Nie. Czy była prezenterką prezenterką pogody? Co jest to za pytanie? Nie. Czy postać jest jedynaczką? Nie, mam brata. Czy postać pisze muzykę? Nie. Czy ma lodową broń? Nie. Czy ma siostrę? Nie. Czy ma znanego brata? Nie. Mam brata, ale nie znanego. Czy twoja postać jest związana z papugami? Nie. Czy pochodzi z lodowych wieżyń? Nie. Czy ma nosi muszkę? Nie. Czy znacie osobiście? Chyba tak. Czy twoja postać jest dżinem? Nie. Czy twoja postać była w przyszłości? Nie. Ej, dziwne pytania są naprawdę. Czy ty i twoja postać mieszkacie w tym samym domu? No tak. Twój brat youtuber. Co? Co jest? Jaki youtuber? Twój brat youtuber. Jaki brat? What?
Ej, nie, kliknąłem jeszcze tak! Nie to! Nie to! Czy twoja postać jest z rodzaju żeńskiego? Nie. Czy twoja postać ma chłopaka? Nie. Miałem dziewczynę. Czy twoja postać jest dzieckiem twojej cioci lub wujka? Nie. Czy twoja postać jest otaku? Nie. Czy twoja towarzyszy ma zwierzę? Postaci twarzy... Twój brat youtuber. Jaki youtuber? Co jest? Nie. Kontynuować? Tak. Czy twoja postać ma szczególny związek z warsztatami? Nie. Mieszka w twoim domu? Tak. Czy lody ciastaczkowe? Lubię. Ludy lubi pracować z urządzeniami? Nie wiem, o co chodzi, okej. Okay. Jest emocjonalnie bardzo wrażliwa? Myślę, że nie. Czy twoja postać kocha gry komputerowe? No tak średnio bym powiedział. Czy twoja postać jest związana z Rzeszą II? Nie. Czy twoja postać lubi to, co robi? Tak. Czy twoja postać jeździ samochodem marki? Nie. Renault? Czy twoja postać prowadzi podwójne życie? Nie. Jakie życie podwójne? Ja mam jedno życie, ej. Czy twoja postać dużo śpi? Nie. Mało, bardzo śpię, mało. Czy twoja postać lubi Brukselę? Nie. Brukselkę? Nie. No ładuj to szybciej. Czy twoja postać jest mądra? Nie wiem. Nie wiem, czy jest mądra. Czy twoja postać lubi kolejki wysokogórskie? Tak. Czy twoja postać towarzyszy małe zwierzę? Tak. Czy twoja postać boi się ciemności? Nie. Czy twoja postać lubi kanał Nicole? Nie wiem, co za kanał. Nie. Czy twoja postać lubi kolorowe skarpetki? Nie, jednolite, jednokolorowe. Czy twoja postać potrafi ułożyć kostkę Rubika? Nie wiem, nie próbowałem dawno, bardzo. Więc czy bym miał próbność? Może bym ułożył za kilka godzin. Czy twoja postać jest związana z kucami z Bronxu? Nie. Okej, okay, odgadnął mnie za drugim razem. Klikamy teraz tak i to, co wam chciałem pokazać. Zobaczmy. Świetnie. Zgadłem poprawnie kolejny raz. Smyslow. Postać była już w grze, no troszeczkę nawet. Podziel się swoim zwycięstwem ze znajomymi. I patrzcie, co teraz zrobię. Dodaj obrazek. Klikamy i wpisujemy sobie nick. Smyslow. Dobra widzowie, właśnie teraz przesłałem obrazek mojej twarzy, zdjęcie dokładnie NJT1 pod tytułem Nick Smyslow i Email. Jakbyście mnie teraz znaleźli na Akinatorze, to wyskoczy wam moja twarz, moje zdjęcie. Dobra, to byłoby na tyle, klikamy sobie wyślij elegancko, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro, odcinki na tym kanale będą codziennie, także obserwujcie, komentujcie, lajkujcie, klikajcie tam i do jutra! Na razie!